Witamy z Panamy, mówią witamy. Wczoraj był dzień 6 czerwca i w tym dniu działo się wiele, a jeszcze więcej działo się w dniu 7 czerwca. Dziś mamy 7 czerwca i sobie o nim tak szerzej opowiemy. Co tam na przestrzeni wieków się działo? Cofniemy się na początek aż do roku 1099. Podczas pierwszej wyprawy krzyżowej rycerstwo europejskie po raz pierwszy rozpoczęło oblężenie Jerozolimy. To było pierwsze oblężenie Jerozolimy podczas pierwszej wyprawy krzyżowej. W 1424 roku, 7 czerwca oczywiście, wojska husyckie pod wodzą Jana Żiżki rozgromiły armię praską w bitwie pod Maleszewem. 7 czerwca 1457 roku, podczas wojny 30-letniej, król Kazimierz IV Jagiellończyk wjechał triumfalnie na wykupiony od czeskich najemników zamek w Malborku. Krzyżacy nie byli już w stanie płacić im żołdu. Te biedne tam najemniki siedziały na tym zamku. Kasa się nie zgadzała, nie było za co browara przechylić, no to pomyśleli, że sprzedadzą twierdzę. No i poszła tam za jakieś pieniądze. Poszła, Kazimierz IV Jagiellończyk dokonał zakupu i od tej pory zamek krzyżacki, stolica krzyżackiego państwa, trafiła w ręce Polaków. W 1490 roku, 7 czerwca, węgierska szlachta obwołała królewicza polskiego Jana I Olbrechta królem Węgier. 7 czerwca 1492 roku zmarł Kazimierz IV Jagiellończyk. Kupił ten Wawel, no i zmarł potem. Ale to był naprawdę poważny król, dobry król. Zresztą jak większość Jagiellonów na polskim tronie. Wielki książę litewski, oczywiście wymieniając tytuły, i król polski, urodzony w 1427 roku. 7 czerwca 1753 roku założono słynne Muzeum Brytyjskie w Londynie. Instytucja, dla której każdy poszukiwacz na Wyspach Brytyjskich tak sobie troszeczkę pracuje, bo wszyscy jesteśmy jakby wolontariuszami tej instytucji. 7 czerwca 1848 roku Paul Gauguin, nie wiem jak się wymawia, Paul Gauguin przyszedł na świat. To był francuski malarz, który zmarł w 1903 roku. Jego dzieła, chyba większość z was kojarzy, nie muszę ich tutaj przypominać, bo facet był nietuzinkowy, no i ogólnie znany raczej. 7 czerwca 1929 roku, wraz z wejściem w życie traktatów laterańskich, powstało państwo Watykan. Watykan istnieje od 1929 roku, od 7 czerwca. I 7 czerwca 1974 roku moja siostra Małgorzata, mam nadzieję, że to słyszysz, urodził się Bear Grylls, brytyjski podróżnik, wspinacz, autor programów, pisarz, on tam tworzył książeczki o tym, o tej sztuce przeżycia i przetrwania i jest twoim rówieśnikiem, Małgorzato. Także zabawnie. No i co tam jeszcze? 2015 rok, 7 czerwca, odszedł od nas Christopher Lee, brytyjski aktor, urodzony w 1922 roku. No jego kreacje widzicie tutaj na zdjęciach. Ja osobiście bardzo go lubię i sobie wysoko, bardzo go lubiłem i sobie go wysoko ceniłem. A wam już dzisiaj dziękuję za uwagę. Bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często. Do jutra.